Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze F8, fuzyjnym 8, nie bez powodu, dlatego że wracamy troszeczkę do takich odcinków ciekawostkowych. Dawno nic w Shakesie się nie działo, nikt jakiegoś tam wielkiego osiągnięcia nie zrobił, no ale dokładnie 10 dni temu Dayne Akbar jako pierwszy wojownik na świecie i jako druga osoba na świecie zamknęła wszystkie lochy w gierce. Jest to naprawdę fajne osiągnięcie, no i myślę, że dzisiaj go sobie mniej więcej omówimy. Na wstępie oczywiście pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu, no i każdy, kto bawi się w tą aktywność, musi subskrybować kanał. Także pamiętajcie o tym, no i ja co miesiąc nagradzam najbardziej aktywną osobę na kanale właśnie na YouTubie. Oprócz tego kupujcie grzybki z kodem Neutral, no i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. A jak będziecie kupować grzybki z kodem Neutral, to wysyłajcie mi screeny, jak tego kodu używacie oczywiście. No i dobrze, tyle jeżeli chodzi o takie wstępne ogłoszenia. No i właśnie, mamy tutaj Dayne Akbara, 728 level wojownik. On w tym momencie jest rozebrany i nie ma jednej potki. Pewnie się zastanawiacie dlaczego. Niefortunny moment, no bo ja akurat dzisiaj nagrywam ten odcinek. Fajnie by było, jakby on był tak, powiedzmy, pokazany w pełnej okazałości. Natomiast no, jest jak jest. W każdym razie, dlaczego Dayne Akbar, mając tak silną postać, tak naprawdę topową postać na świecie, nie tylko na tym serwerze, dlaczego właśnie się rozbiera, dlaczego tutaj nie ma potek i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo proste obecnie, zwłaszcza na takich starszych serwerach. Jest taka taktyka, żeby osoby, które są najsilniejsze, rozbierały się, powiedzmy, nie uzupełniały właśnie potek i tak dalej, żeby spadały w rankingu. No, Dayne Akbar w tym momencie w rankingu jest 130, więc no dość nisko, nie? Jak na siłę jego postaci. No i właśnie, w tym rankingu sobie spadają i potem atakują innych i farmią w ten sposób golda. Dokładnie tak to działa. Tutaj jeżeli chodzi o jakieś tam ograniczenie co do tego golda, mówię tutaj o walce, nie? No bo wiadomo, jak jesteśmy, powiedzmy, top 1 na serwerze, weźmy sobie, powiedzmy, tutaj, dokładnie, top 1, no to mając jakoś tam większą przewagę czci, no nie zdobywamy golda z osób, które na przykład, nie wiem, Bresl nie zdobędzie w ogóle golda z takiego, nie wiem, Gronkara, no coś w tym stylu, rozumiecie? Jak jest taka bardzo duża przepaść, jeżeli chodzi o pozycję, no i ogólnie o tą cześć, no to wtedy po prostu ani się nie zdobywa czci za wygraną, ani się nie zdobywa golda, ani nic takiego. Więc no gracze sobie muszą radzić w ten sposób, że po prostu zdejmują eku, spadają i potem znowu atakują na tej arenie i tego golda zdobywają. Oczywiście jest jakieś tam ograniczenie co do golda z areny, chyba nie wiem, 50 milionów dziennie, albo 100 milionów dziennie, albo nie wiem, tam jest chyba ilość ataków dziennie, jaką możemy wykonać, za którą dostaniemy golda, no coś takiego było, jest jakieś tam ograniczenie, więc na szczęście nie można robić tego w nieskończoność, też te ilości nie są jakieś ogromne, no ale jeżeli są gracze, którzy chcą, wiecie, wszystko dociskać na, powiedzmy, ostatnią śrubę, chcą jak najlepiej grać, chcą o każdą jedną statystykę pojedynczą zawalczyć, no to właśnie coś takiego robią. No i Dayne Akbar dlatego tutaj jest rozebrany. On oczywiście nie robi na turysty ani z tych rzeczy, to już na pewno dawno temu zrobił. On po prostu się zbija w rankingu, żeby potem w tym rankingu z powrotem piąć się w górę i przy okazji farmić golda właśnie z innych graczy. Tak robi dużo osób tutaj, że tak powiem, wyjaśniam. Dobrze, co my tutaj mamy odnośnie jego postaci? Jego postać została ogólnie uhonorowana, jeżeli chodzi o Instagrama twórców gry, czyli tutaj oficjalnego Instagrama Shakes and Fidget, i już wam pokazuję tego posta. Dokładnie, zobaczcie, dzień temu, ja tego screena zrobiłem wczoraj, czyli to było 2 dni temu, Dayne Akbar jest pierwszym wojownikiem, ja to ogólnie przetłumaczyłem sobie taką automatyczną funkcją, powiedzmy, na Instagramie. Dayne Akbar jest pierwszym wojownikiem na całym świecie, który posiada milion statystyk, trzecia postać we wszystkich klasach, dokładnie, czyli Dayne Akbar jako trzeci wbił milion ogólnych statystyk. I teraz tak, no niestety tego nie widać, tak, no bo tutaj nie mamy EQ, nie mamy tej jednej potki na HP, no ale jak Dayne Akbar jest tutaj ubrany, ma komplet potek, no to ma już ponad milion statystyk ogólnie. Nie mówię tutaj oczywiście o podstawach, no bo to do tego to jeszcze wielu osobom brakuje, ale po prostu chodzi o milion statystyk tutaj łącznie, czyli powiedzmy siła plus wytrzymałość. Jest trzecią osobą, która to wbiła. To jest pierwsze z jego dwóch osiągnięć, tak na dobrą sprawę. No i drugim osiągnięciem jest właśnie
to, co mamy napisane dalej, czyli a także pierwszym na świecie wojownikiem, który ukończył wszystkie lochy. Drugi bohater po Nachteule, który osiągnął ten fantastyczny wyczyn. Dokładnie tak, ja wam jakiś czas temu nagrywałem, że właśnie mamy pierwszą osobę, która ukończyła wszystkie lochy w grze i jest to właśnie mag Nachteule, no a teraz Deinachbar do niego dołącza i jako drugi gracz na świecie ukończył wszystkie lochy. To jest no oczywiście godne podziwu i nie wiem, kiedy wbił ten milion statystyk dokładnie, ale jeżeli chodzi właśnie o ukończenie wszystkich lochów, no to pochwalił się tym 9 września na tawernie, czyli 10 dni temu. Jeszcze tutaj sobie na wszelki wypadek, no sprawdzimy to. Natomiast tak, patrząc na to, kiedy on wstawił screena, że to ukończył, no to dokładnie, 9 września, godzina 19:46. I napisał Monster Grotto in Shadow World down as second player. Czyli no po prostu ukończył ten ostatni loch w strefie mroku jako drugi gracz na świecie. Okej, który osiągnął ten fantastyczny wyczyn, no i mamy tu jeszcze dopisek, a jeśli brakuje ci chęci do osiągnięcia czegoś takiego, Deinachbar dzieli się kilkoma słowami zachęty. No i te słowa zachęty to jest, nawet gdy motywacja znika, zanika w zasadzie, twój cel jest bliżej niż myślisz. Tutaj takie, powiedzmy, taki mądry cytat, taki inspirujący cytat, taki właśnie motywacyjny, można by nawet powiedzieć, cytat. No, także tak wygląda po prostu ten post i tak wyglądają osiągnięcia Deinachbara, przepraszam, mam ciągle problemy z wymówieniem jego niku. No i jest oczywiście jego awatarek tutaj, także fajne uhonorowanie. Co prawda z tego, co widziałem w komentarzach, ludzie pisali, żeby dać mu jego własny spersonalizowany awatar albo coś takiego. To by było oczywiście bardzo fajne, natomiast no Nachteule, który jako pierwszy ukończył jak to się w ogóle nazywa? Monster Grotto, tak? Czekajcie, jak wejdziemy sobie na W50, na tutaj naszą najbardziej late game'ową postać, no to chodzi oczywiście o grotę potworów, to jest ten log, żeby wam tu pokazać, no i jego możemy odblokować dopiero na poziomie 600, dopiero na 600 poziomie leci nam do niego klucz, no i właśnie na jakichś poziomach 700+, 720, 730 dopiero ten loch jesteśmy w stanie jako tako pokonać, także no loch jest bardzo, bardzo ciężki, no ale właśnie, skoro Nachteule, który ukończył ten loch jako pierwszy na świecie, nie dostał awatara, no to Deinachbar jako druga osoba na świecie również takiego awatara raczej nie dostanie, a byłoby to fajne, żeby wiecie, skoro Deinachbar ukończył jako pierwszy wojownik na świecie ten loszek, Nachteule jako pierwszy mag na świecie, no to żeby każda klasa postaci, która jako pierwsza ukończy ten loch, każdy, powiedzmy, gracz z danej klasy postaci dostał awatar, nie? No to by było spoko, ale no tego raczej twórcy nie zrobią, a przynajmniej nic o tym nie wspomnieli. Dobrze, tyle chyba z mojej strony, jeżeli chodzi o ten temat. No mówię, kiedyś nagrywaliśmy takie ciekawostki, jak powiedzmy ktoś tam coś robił, jak ktoś tam coś zdobył. O, zobaczcie, Deinachbar się ubrał, dobra, idealnie na tutaj... Koniec odcinka, coś pięknego, z tego co widzę, fajnie, czyli możemy sobie jeszcze od razu jego EQ spojrzeć. No niestety nie ma tej podki na HP, nie? Podki na HP niestety nie ma, więc tutaj no wiadomo, jak podkę na HP założy, no to milion tych statystyk jest, no zdobyte, po prostu zdobyte. Zobaczcie, tutaj premia od eliksirów, podka na siłę mu daje prawie 95 tysięcy siły, także no HP też równie dużo, może nie równie dużo, ale no... W każdym razie na pewno milion statystyk osiągnie. O, może tak. Milion statystyk osiągnie. Także mamy tutaj mniej więcej, jak jego statystyki wyglądają. Tu jeżeli chodzi... Aha, o czary to... To nie wiem czemu, nie mamy. W sensie są niby itemki zaczarowane, ale zobaczcie, nie można tego podejrzeć chyba u innych, nie wiem. W każdym razie runki mamy maksymalne, jak widzicie, runki są ładnie zdobyte. No i jeżeli chodzi o ulepszenia, to wszystko razy 20. Zobaczcie na te gemy. Ja w ogóle dawno nie widziałem tak silnych gemów. Gemy legendarne po około 2450, 2400. Tutaj nawet, zobaczcie, prawie 2500 gdzieś był dokładnie w broni. Także no, gemy są naprawdę mocarne. Gemy są mocarne, itemki mu dają po około 1150-1200 statystyk. Tutaj widzę, że czapka chyba jakaś nowsza, brońka też nowsza. No nie, tu widzę, że niektóre rzeczy wymienił, a niektórych nie chyba, jeżeli chodzi o tą ostatnią edycję legendarnego lochu. Tak czy inaczej potwór, no zobaczcie, ponad 2 miliardy HP, 2 miliardy 150 milionów HP i to jeszcze bez podki na HP, warto podkreślić, 663 tysiące siły.
No powiem tak, ogólnie potwór, ogólnie strasznie mocna postać. No i co, i też w opisie, w ogóle tu mamy klasera niby nie 100%, to też miałem o tym powiedzieć. No ale jeżeli chodzi o klaser, to oczywiście on się teraz buguje. Jak ja jako gracz, powiedzmy trzeci, sprawdzam czyjś klaser, no to zaniża po prostu go. Oczywiście Deinakbar tutaj dawno ma 100%, wiadomo. No i jeżeli chodzi o w ogóle jakieś tam daty, to zobaczcie. Chyba 29 października 2010 roku wystartował, zaczął grać. 300 level wbił 8 grudnia 2012 roku. 15 lipca 2013 wbił 325. Zobaczcie, jak to wolno szło. Potem w sierpniu 2014 350, we wrześniu 375 2015, w czerwcu 2016 400, potem 7 Boże, w lipcu 2017 450, potem mamy w 2018 w maju 475, potem 29 października 2018 roku mamy 500, potem w lipcu 2019 525, potem w kwietniu 2020 550, zobaczcie, 11 jeju, listopad, bo tu nieraz jest cała data, nieraz wiecie, jest sam miesiąc i mi się już miesza, ale to wy wszystko widzicie sobie sami, możecie sprawdzić. Jeżeli chodzi o listopad 2020 rok, to mamy 575, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak na tej przestrzeni gra zaczęła przyspieszać. Jak się zaczął pojawiać kalendarz i tak dalej, to zwróćcie uwagę, jak tutaj na początku to wolno szło, gdzie tak naprawdę no z poziomu 325 na poziom 350 ponad rok. Ponad rok mógł zajęło, żeby taki level wbić, nie? Gdzie tutaj już zwróćcie uwagę. Z powiedzmy poziomu 525 na poziom, a tutaj nawet, co ja gadam, tu nawet, z 550 na 575 wystarczyło tak naprawdę 7 miesięcy około. Także, no kurczę, tu jakieś nowe lochy doszły, tu kalendarz, tu tam dłuższe eventy 3-dniowe zamiast 2-dniowe. No wszystko jakby w tej gierce zmienia się w kierunku tego, żeby jeszcze szybciej te postacie rozwijać i jeszcze szybciej to wszystko szło, nie? Potem mamy 16 czerwiec 2021, poziom 600. Potem mamy 2 styczeń 2022, 625. Potem mamy 19 września 2022 650, potem mamy 12 lipca 2023 675, potem mamy 13 marzec 2024 roku, mamy 700, czyli powiedzmy 5 miesięcy temu jakoś, no i 8 września 2024 mamy 725, czyli dzień przed tym, jak pokonał właśnie tą grotę potworów w strefie mroku. Bardzo fajnie, że tutaj ludzie sobie piszą takie rzeczy, że jest taka historia postaci, bo można powiedzieć, można zobaczyć w zasadzie, jak się to zmieniało na przestrzeni miesięcy, na przestrzeni lat. No i widzimy, jak kiedyś ta giereczka wolno, bardzo, bardzo wolno sobie tutaj no progresowała, nazwijmy to, bardzo wolno się wbijało levele, statystyki. No a potem już po tym roku, tak myślę, 2019-2020, strasznie to przyspieszyło. No, tyle. Jeżeli chodzi o podstawę, to mamy 333 tysiące siły, mamy 150 tysięcy HP. No i wszystko. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Deinakbar jest tutaj no, na pozycji 130 aktualnie na serwerze 8 fuzyjnym, więc jeżeli byście byli zaciekawieni, to też sobie możecie zrobić jakieś konto do podglądu i zobaczyć jego postać. No ale chyba wszystko wam pokazałem, co mogłem pokazać. Tyle ode mnie. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Kupujcie grzybki z kodem Neutral i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie kodu twórcy przy zakupach. Oczywiście pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz to jest jeden numerek w giveawayu. Co miesiąc wyłaniam najbardziej aktywną osobę i daję jej albo grzybki, albo paysafe carda, co tam sobie wybierze. No i oczywiście każdy, kto bawi się w tą aktywność, musi subskrybować mój kanał. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. I chyba tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!